czuję takie zagrożenie o moją rodzinę, o moich bliskich, że czuję, że nie potrafię sobie z tym poradzić w tym momencie. Przychodzi taki czas, kiedy już ta wiara rodziców nie wystarcza i musisz odnaleźć jakby to swoje źródło relacji. I zaczęłam siebie akceptować, zaczęłam doceniać siebie, też zachwycać się sobą, widzieć, że jestem piękna, że naprawdę mam co temu światu dać, że ja nie muszę żebrać, ja nie muszę naginać swoich wartości, żeby ktoś na mnie popatrzył, żeby ktoś mnie docenił. Wcale nie muszę tego robić. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi podcastami, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Witaj cudowna, Joanna Sitz, podcast Cudownie Stworzona. W dzisiejszym odcinku będziemy mówiły o tym, jak dobrze przeżywać czas samotności oraz jak zachować pokój serca w tych trudnych czasach. Dzisiaj ze mną Marlena Zakrzewska, szczęśliwa żona, mama Stasia, formatorka kobiet we wspólnocie Dom Jednego Serca, współorganizatorka konferencji dla kobiet Prawdziwe Piękno. Cześć Marlena, bardzo miło Cię tu gościć. Cześć Asiu, mi też bardzo miło, że mogę dzisiaj tutaj być z Tobą. Spotykamy się w takim szczególnym czasie. Można powiedzieć, że historia dzieje się na naszych oczach. Nasi sąsiedzi przeżywają niejednokrotnie teraz dramaty. Jak Ty się czujesz z tą myślą, z tą wiedzą, że wybuchła wojna u naszych sąsiadów? Powiem szczerze, że nie byłam na bieżąco z tym, co się dzieje u naszych sąsiadów za właśnie wschodnią granicą. Coś do mnie docierało, tak, że rzeczywiście jest już jakaś walka, toczy się, na razie jeszcze nie użyta jest siła, ale jest jakieś takie poczucie zagrożenia dla tego narodu. I dopiero w momencie, kiedy w czwartek dowiedziałam się o tym, że rozpoczęła się ta wojna, już tak realnie, pamiętam, że pierwsze co zrobiłam, to pobiegłam na adorację przed Najświętszy Sakrament, modlić się i pytać w ogóle Boga, bo w moim sercu pojawił się ogromny niepokój. Pierwszy raz, odkąd jakby już słyszałam o tej sytuacji, poczułam taki niepokój i realne jakieś takie zagrożenie, że to też może dotknąć mojego życia. Chociaż wydaje mi się, że jestem tyle kilometrów od tych wydarzeń, to może to dotknąć także mnie, tutaj, w tym miejscu, mojej rodziny, moich bliskich. I właśnie podczas modlitwy Bóg mi zaczął tłumaczyć i uspokajać moje serce. I tak naprawdę no, jakoś sobie poradziłam w tym momencie, bo to był ten moment, tak? Ten moment jeden, kiedy ten zamęt się pojawił i kiedy na tej modlitwie Bóg mi zaczął układać to wszystko po kolei, właśnie przez Psalm 49, który był akurat tego dnia w kościele. Otworzyłam ten psalm i no, zaczął Bóg mi mówić o tym, co się dzieje i tłumaczyć mi tą całą sytuację też z jego perspektywy, tak? Że oni swą pewność budują na swojej sile, chełpią się wielkością swoich zasobów. I tak myślę, no tak, tak jest. Gdzieś to jest manifestacja jakiejś siły, że pokazywał mi Bóg, że to jest jakby dlaczego to się dzieje, że to jest jakieś takie źródło pychy człowieka, tak? Że nie wystarcza mu tej władzy, którą ma, że chce jeszcze więcej i więcej i tu już nie ma umiaru. Już nie staje, już nie jest wartością ludzkie życie, kiedy ja dążę do tego. I tak na ten cały lęk, że to może dotknąć mojego życia, że może moje życie jest zagrożone, kiedy przeczytałam te słowa, tylko Bóg może ocalić me życie przed ręką otchłani, gdy będzie chciała mnie zabrać. I powiem Ci, jak przeczytałam te słowa, to na nowo wrócił pokój. Na nowo wrócił pokój, bo tylko Bóg, że nawet jak będzie stał ktoś przede mną z karabinem, to Bóg jest w stanie ocalić moje życie nawet w takim momencie. Więc jak sobie radzę, to właśnie to jest modlitwa. Modlitwa i powrót do Boga, do takiej żywej relacji, do tego, aby pytać Go, jak On to widzi, co się dzieje, żeby właśnie do Niego przychodzić i Jego pytać. Dzisiaj miałam taką sytuację akurat. Przyszła pacjentka do mojego gabinetu. Tak, bo Marlena jest lekarzem, chyba o tym nie wspomniałam na początku rozmowy. Bo to nie jest najważniejsza informacja. Ale wyszło. Mówią, że jak poznać lekarza, sam Ci o tym powie. Więc jakby już o tym powiedziałam. Więc przyszła pacjentka do gabinetu i przyszła właśnie z tym lękiem. Przyszła i powiedziała, że nie radzi sobie właśnie w tej sytuacji. I
mówi, że nie przeżywałam tak wcześniej tak tej pandemii, ale teraz ta wojna odcisnęła na mnie takie piętno, czuję takie zagrożenie o moją rodzinę, o moich bliskich, że czuję, że nie potrafię sobie z tym poradzić w tym momencie. I tak naprawdę, no oczywiście, ja jako lekarz, jakby też i tutaj i badanie, i rozmowa, jakieś zaproponowanie leków, ale oczywiście zapytałam ją, czy pani jest wierząca, i powiedziała mi, że tak, że jest. I zaczęłam jej mówić to, co tutaj powiedziałam tobie, o tym, jak ja sobie radzę teraz z tą sytuacją, o tym momencie, kiedy poszłam na tą adorację, o tym, jak Bóg mi zaczął tłumaczyć tą sytuację i tak dała mi to zapewnienie, tak, że naprawdę Bóg ma to wszystko w swoim ręku. I też te myśli, jakie mi się tam pojawiły jeszcze w trakcie, rzeczywiście my możemy, nie możemy jakby jakoś, nie mamy wielkiego wpływu, nie mamy jakiejś władzy takiej, ale jako ludzie wierzący, my swoimi modlitwami możemy dotknąć tych rządzących, tych, którzy mają władzę, którą źle wykorzystują teraz, obecnie. I możemy właśnie swoją modlitwą dotknąć te osoby, a realnie możemy pomagać tym, którzy są pokrzywdzeni, którzy są już tutaj, podobno jest już 500 000 uchodźców jest w Polsce, tak? Więc jakby możemy im realnie pomagać i nieść tą pomoc, bo wiem, że to jest też jakby coś, co na pewno, coś trudne, bezczynność i takie coś, że ja nic nie mogę zrobić, a jednak możemy coś zrobić. Po pierwsze modlitwa, po drugie możemy nieść pomoc tym, którzy tutaj będą i realnie będą potrzebowali dachu nad głową, jedzenia, ubrań, jakichś takich podstawowych form, no, przedmiotów do życia, tak? Środków do życia. Więc myślę, że mamy bardzo dużo możliwości i chociaż nam się wydaje, że jesteśmy tacy mali, no ale możemy jakby działać tutaj lokalnie też i możemy zdziałać bardzo dużo. Mhm. Czyli tak jak Cię słucham, no to nadzieja jest tak naprawdę w Bogu. I gdy mamy tę nadzieję, ten strach ucieka. Właśnie mam takie wrażenie, że masz bardzo bliską więź z Panem Bogiem. Jak Ty taką więź nawiązałaś? Generalnie moja historia życia sięga z Bogiem, sięga daleko. Bo urodziłam się w rodzinie katolickiej, w naszej rodzinie modliliśmy się razem. Mam dużą rodzinę, bo nas jest 5, mam 4 rodzeństwa, więc od samego początku wzrastałam już w takiej naprawdę, można powiedzieć, wspólnocie. Mieliśmy silne relacje, wieczorami rodzice nas zwoływali na wspólną modlitwę wokół łóżka rodziców, wszyscy mieli swoje miejsce i się modliliśmy razem. Później oczywiście pojawiła się schola dziecięca, więc ja jakby widzę, jak Bóg mnie tak wciągał do kościoła i też jakby nie pozwalał mi za daleko odejść, przez to, że właśnie miałam relacje z ludźmi, którzy też jakby byli w kościele, byli blisko Boga i to, że nawet jako to dziecko śpiewające w tej scholi, ja czułam, że ja mam jakąś ważną rolę na tej mszy, że ja nie jestem gdzieś tam i się nudzę i czekam, ojejku, nie, ja tutaj mam, tu coś mam zaśpiewać, jakiś psalm tutaj, coś się dzieje, więc też czułam, że jestem potrzebna, że ja tworzę też ten kościół, więc od samego początku jakby miałam takie poczucie, że jestem częścią kościoła i gdzieś ta wspólnota była mi bardzo bliska. Pojawiła się później wspólnota Ruchu Światło Życie, więc jakby coraz silniejsze relacje. Pamiętam, że był piątek, ja już się cieszyłam, bo się spotykamy, co nie, z naszymi znajomymi. Więc jakby Bóg mnie bardzo swoimi takimi dobrymi relacjami ogarnął w tym takim trudnym czasie buntu, tego dojrzewania. Więc mogę powiedzieć, że dość łagodnie przeszłam tam ten czas, bez jakiegoś takiego wielkiego uszczerbku na swojej psychice, gdzieś tam na zdrowiu. I myślę, że w życiu każdego człowieka, nawet osoby, tak jak w moim przypadku, która była na pozór blisko, przychodzi taki czas, kiedy już ta wiara rodziców nie wystarcza i musisz odnaleźć jakby to swoje źródło relacji, jakby z Bogiem. Odpowiedzieć sobie pytanie, dlaczego ja jestem w kościele, dlaczego, czy właśnie tylko ze względu na rodziców, tylko ze względu na te relacje, które mam, bo tak trzeba, bo tak zostałam wychowana. I przyszedł taki czas, to było w okolicy mojej matury,
już takich poważnych decyzji. Kiedy byłam na rekolekcjach, to były takie charyzmatyczne Dni Młodych, pierwsze organizowane u nas w Białymstoku, w Hermanówce pod Białymstokiem. I to był taki wyjątkowy czas, kiedy mogłam naprawdę tak fizycznie wręcz doświadczyć obecności Pana Boga, doświadczyć tego, że On jest żywy, prawdziwy. I tamten moment tej modlitwy podczas tamtych rekolekcji odcisnął na moim sercu takie piętno, takiej pewności tego, że Bóg jest, że On jest wszystkim, że bez Niego jakby, gdyby ktoś mi zabrał właśnie to ja wiem, że jakby mnie nie ma bez Niego. Jakby to jest takie coś, że naprawdę moje życie nie ma sensu bez Niego. I tamten czas tych rekolekcji to była naprawdę wręcz pewność, że Bóg jest. I kiedy ja mam jakieś takie momenty, jakieś wątpliwości w życiu, coś się dzieje takiego trudnego, to często właśnie wracam do tego momentu, do tej pewności, że to nawet nie była już wtedy wiara, tylko jakby taka wiedza, że Bóg jest, że to jest coś tak pewnego, co, na czym mogę budować moje życie, te moje młode, dorosłe życie. Bóg tak dalej też prowadzi moje życie i potwierdza to cały czas, ale jakby to od tamtego momentu myślę, że zaczęła się taka moja świadoma relacja z Bogiem, świadome życie z Bogiem, takie świadome wybory, że to nie jest bez znaczenia, co ja wybieram, tak? Że to wszystko już jest jakby zanurzone w Nim i oddałam Jemu swoje życie w tamtym czasie i już chciałam, żeby to On królował, On panował, żeby... No i tak starałam się żyć, bo to też był proces, to co się dzieje cały czas w moim życiu, to jest proces ciągłego nawracania się. Wczoraj byłam u spowiedzi i w ogóle też... ta Ewangelia, która była o tych, wiecie, belka wokół, że widzisz belkę, drzazgę wokół swojego brata, a belki u siebie nie dostrzegasz. Ja się aż popłakałam, kiedy usłyszałam te słowa, bo myślę, ile jeszcze we mnie jest słabości, ile tej obłudy, a Bóg jakby przygarnia mnie cały czas swoją miłością, swoim miłosierdziem, więc jakby myślę, że te lata już tego świadomego życia, to jest takie ciągłe powroty do Niego, takie staranie się o to, żeby Jego życie, moje życie było coraz bardziej zanurzone w Nim, coraz bardziej takie święte po prostu. Ty, Marlena, żyjesz z Bogiem bardzo świadomie. Na początku wydaje mi się, że to pielęgnowanie takiej relacji jest dość proste, no bo bazujemy tutaj na emocjach. A jak Ty teraz, jako żona i mama, właśnie pielęgnujesz tą swoją więź z Panem Bogiem? Jestem we wspólnocie i gdzieś... też jakby nasza wspólnota ma takie wymagania, ale myślę, że to jest jakby coś podstawowego dla każdego chrześcijanina. Codzienna modlitwa osobista. Codzienna modlitwa osobista, czyli nie jakieś tam 5 minut byle jakie przed snem, ale naprawdę taki konkretny czas wyznaczony w ciągu dnia, kiedy siadam ze Słowem Bożym i Bóg mi tłumaczy tą rzeczywistość, w której jestem. Tak jak się to wydarzyło właśnie w ten ostatni czwartek. Tak naprawdę wiem, jak wielka walka się toczy o ten czas. O ten czas, żeby się z Nim spotkać, żeby właśnie nie robić miliona innych rzeczy, ale znaleźć ten właśnie konkretny czas. I widzę, jak ten czas, kiedy siadam i jestem tylko dla Boga, przekłada się na wszystkie inne przestrzenie mojego życia. Kiedy jakby zaniedbuję ten czas, kiedy widzę, że gdzieś nie jestem sercem, kiedy naprawdę nie czuję, że się spotkałam z Bogiem, to też widzę, że moje serce wychodzi puste, kiedy brakuje tej modlitwy i jakby z tą pustką, kiedy idę do świata, to ta pustka woła. I to są bardzo często względem mojego męża oczekiwania, które mam niespełnione. Ja widzę, tutaj było nie tak, tu było nie tak, a to nie jest myślenie, co ja dzisiaj mogę zrobić, żeby mój mąż czuł się bardziej kochany, jak mogę jeszcze usłużyć właśnie w tej miłości, co mogę zrobić dla mojego synka, dla ludzi w pracy, moich współpracowników, pacjentów, tylko to jest takie szukanie, a tutaj krzywo na mnie popatrzyli, nie odpowiedziała mi miło gdzieś tam w pracy, tak? A tutaj właśnie tak jak mówiłam, względem męża, że mógł się inaczej zachować i to jest takie właśnie
I to jest właśnie takie sytuacje, kiedy ja tak zaczynam myśleć i z tym chodzę i tak wewnętrznie jeszcze się nakręcam, to dla mnie już to jest taki znak i to jest takie rozeznanie już dla mnie, że muszę iść na przykład na dłuższą modlitwę, na adorację, pobyć po prostu z Bogiem, napełnić Jego obecnością, Jego miłością. Jakby to mi bardzo mocno, to jest dla mnie taki papierek lakmusowy. Kiedy ja zaczynam w swoim sercu żebrać, to znaczy, że czegoś mi brakuje, że muszę iść do źródła, bo gdzieś ja tego doświadczyłam, że Bóg jedyny jest w stanie wypełnić moje serce i kiedy On tego nie zrobi, to chodzę z tą pustką i no nie mam co dać ludziom, nie mam co dać, a naprawdę chcę być dla innych światłem, mieć siłę, żeby tak jak dzisiaj tej pacjentce no dać nadzieję, pokazać, że to nie koniec, że jest coś więcej, ale ja tego bym nie miała, gdyby nie to, że staram się spotykać, że znajduję ten czas. Więc jakby to jest takby, wiem, w życiu mamy jeszcze małego dziecka, to jest wielka walka o to. I gdzieś bardzo mi się to nie podobało. Takie pobłażanie właśnie tym zapracowanym mamom, że mogą gdzieś sobie odpuścić modlitwę, bo dzieci, bo obowiązki, tak, bo nie mają czasu. Ale zobaczyłam sama, że kiedy ja sobie pobłażałam, to wychodziło tak, że brakowało mi cierpliwości do synka, bo długo płakał i nie byłam w stanie go utulić w żaden sposób, bo ząbkował, bo brzuszek go bolał, coś się działo. I ja sama, wstyd mi było moich reakcji, tak, że ja jestem w stanie tak wewnętrznie tracić cierpliwość, się denerwować, złościć na małe dziecko, które jest niczemu winne, tak? Więc jakby ja już widziałam, zbierałam przywoce braku tej pierwszej relacji, tej podstawowej relacji, tego, że nie napełniłam się Bogiem. I właśnie z tego powodu, że nasza rola jako żon, jako mam, jako kobiet w tym świecie jest tak ważna, nie możemy odpuszczać sobie modlitwy. Właśnie z tego powodu. Zbyt cenne jest to, jeśli bo ktoś powie, ale mam piątkę dzieci. No właśnie, masz ogromną odpowiedzialność, więc tym bardziej potrzebujesz Jego łaski. I jakby już nie mówię, że to musi być ta bita godzina, ale chociaż pragnienie, szukanie tej sposobności, żeby chociaż 5 minut znaleźć takiego świadomego spotkania z Nim, kiedy ja szukam Jego, bo wiem, że sama nie dam rady. Więc jakby to jest trudne, i ja cały czas też troszeczkę zmienił się mój styl pracy godzinowy, więc to jest w naszej rodzinie też szukanie, organizowanie się, żeby mieć ten najlepszy czas na to. Więc wiem, że to jest trudne. Wiem, że to jest trudne, rozumiem, ale sama też to sobie powtarzam. To, co robię, jest zbyt ważne, żebym miała rezygnować z tej najważniejszej relacji, relacji z Bogiem. Mhm. Tak jak mówiłaś, że ważne jest to, by napełniać się Bogiem jako mama i żona. Ale myślę, że to też jest ważne w przypadku, może jeszcze ważniejsze, w przypadku kobiet, które są na przykład same, które jeszcze nie znalazły osoby, z którą chciałyby przeżyć to całe życie. I jak właśnie w tym czasie, w okresie samotności, jak ten czas przeżyć dobrze? Żeby tej pustki, którą mamy w sobie, nie wypełniać na przykład drugim człowiekiem, mężczyzną. Jakby myślę, że dla każdej z nas to jest trudny temat, bo my się rodzimy z takimi pragnieniami spotkania tej drugiej osoby. To jest już zawsze marzenie o tym, tak? Ten książę na białym koniu, takie małe dziewczynki w tych spódniczkach rozkloszowanych i tatuś jest moim księciem. Tak jakby cały czas gdzieś tam najpierw w relacji do taty szukamy tego dostrzeżenia, zauważenia. Gdzieś w tej relacji odżywamy, kiedy widzimy zachwyt drugiego człowieka, też jakby widzimy, jakby no, jesteśmy do tego stworzone, do relacji. I gdzieś jakby kluczem na przeżywanie dobrze tej samotności jest no na pewno, tak jak już wcześniej mówiłam, wypełnienie tej pustki, zanim pojawi się już ta druga osoba. Bo jeśli ja nie wypełnię tej pustki, tak jak powiedział święty Augustyn, niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Bogu. Naprawdę ja w tej relacji, nawet jak spotkam wspaniałego chłopaka, ja będę niespokojna. Będę chodzić sfrustrowana, bo zrobił coś nie tak. Będę ciągle jakby szukać i powodów, aby gdzieś on był tym wypełnieniem. Będę chciała coraz więcej i więcej i więcej i myślę, że w końcu spotkam ten mur i zobaczę, no nie, to nie wszystko. Myślę, że gdzieś tam
czy to w małżeństwach, często już kobiety, jak już wychodzą za mąż, bo myślą, że gonią za tym małżeństwem, wchodzą w ten związek małżeński i kiedy już mija ten czas może tego zachwytu, zauroczenia, i zostajemy i widzimy coraz więcej słabości, wad drugiego człowieka, to widzimy, że no nie, to nie jest wszystko, jest coś więcej. Jest coś więcej, nie zostałam stworzona tylko do tego, aby znaleźć męża i urodzić dzieci. Moje życie nie kończy się na tym i może się też realizować w inny sposób, a w pierwszej kolejności jesteśmy stworzone do relacji z Bogiem. I tak naprawdę ja nie powiem, że nie było takiego momentu, były takie momenty w moim życiu, kiedy ja naprawdę żebrałam o takie zauważenie, o właśnie o to, żeby no gdzieś zostać dostrzeżoną przez mężczyzn, żeby być adorowaną, żeby się mną zachwycano. Gdzieś, no nie wiem, można powiedzieć, że ja całym gimnazjum, liceum byłam platonicznie zakochana zawsze gdzieś tam w kimś tam. I to było takie, żeby no, się poużalać nad sobą. Ale to też widziałam, jak też wołały we mnie jakieś takie niewypełnione miejsca przez Boga, tak? Jakieś takie może to, czego nie dostałam od moich rodziców, tak? Taki jakiś brak takiej wartości, takiego samoakceptacji w pełni gdzieś, bo dopiero jak spotkałam Boga i zaczęłam siebie akceptować, zaczęłam doceniać siebie, też zachwycać się sobą, widzieć, że jestem piękna, że naprawdę mam co temu światu dać, że ja nie muszę żebrać, ja nie muszę naginać swoich wartości, żeby ktoś na mnie popatrzył, żeby ktoś mnie docenił. Wcale nie muszę tego robić. I gdzieś przeszłam przez taki etap takiego żebrania, takiego szukania właśnie w oczach mężczyzn, takiego obniżania swoich takich standardów, żeby odnaleźć właśnie tą drugą połówkę. Ale na szczęście Bóg mnie odnalazł. I ja nie mówię, że to się wydarzyło właśnie przez to jedno wydarzenie wtedy, bo nawet po tamtym wydarzeniu ja nadal jakby gdzieś Bóg mnie pochwycił, doświadczył mnie swoją miłością, ale tu po mojej stronie była ta decyzja, czy ja będę Boga wybierać cały czas, tak? I ja gdzieś nie wybierałam Boga. I to się kończyło też jakby takimi zranieniami na tej mojej drodze. Więc jakby ten czas samotności, po tym właśnie początku, spotkaniu z Bogiem, odbudowywaniu mojej wartości, Bóg w pewnym momencie postawił mnie właśnie w takim miejscu z takim przekonaniem, że ja chcę, abyś niosła mnie światu. I bardzo mocno też poczułam takie wezwanie, że właśnie to jest coś, co ja chcę robić. To zapaliło się w moim sercu. Dosłownie to był taki ogień, że ja nie mogłam nie mówić. Każda sposobność gdzieś to było... Jak mogę mówić o Bogu? Tutaj powiedzieć świadectwo, zaprosić kogoś na rekolekcję, tu pomodlić się za kogoś. To było szukanie cały czas możliwości, jak tu dać Jezusa i to doświadczenie, które ja mam. Myślę, że właśnie to doświadczenie, to, że odpowiedziałam Bogu na to wezwanie, odnalazłam ogromny sens w tym i taką... Myślę, że ta moja samotność nabrała jakiegoś takiego znaczenia. Przez to, że miałam więcej czasu dla drugiego człowieka, naprawdę mogłam się zaangażować właśnie z miłości do drugiego, właśnie w różne dzieła, które gdzieś tam też ze wspólnotą podejmowaliśmy, czy po prostu poświęcając mój wolny czas gdzieś tam dla ludzi, którzy byli obok mnie. I wszystko właśnie w kontekście Boga, z Jezusem na ustach. I to było właśnie, myślę, że klucz do takiego dobrego przeżycia samotności. Nie jakiegoś takiego bezsensownego płaczu w poduszkach, chociaż były też takie momenty, bo się odzywały te tęsknoty, bo Bóg podczas tego wszystkiego, tej całej mojej drogi, nigdy nie powiedział, że chociaż ja też dawałam takie pytanie Bogu, czy
czy to jest na pewno moja droga. Byłam gotowa nawet wejść na drogę rozeznawania życia konsekrowanego, bo naprawdę widziałam, że w nim jest wszystko. I nie chciałam, aby ta moja relacja z nim była kosztem właśnie tego, że ja znajdę sobie tą drugą osobę. Chciałam być z nim cały czas i wejść na tą drogę, bo wiedziałam, że on, który mnie kocha, ma dla mnie to, co najlepsze. Że no, to, co on dla mnie przygotował, to jest droga szczęścia. I naprawdę ten czas samotności to było takie bycie dla drugiego i no, takie spalanie się dla niego, dla Boga. I myślę, że to był taki klucz do przeżywania dobrego tej tak dobrze tej samotności. Jakby Bóg mi też to tak jakby pokazał. Wstań, weź swoje łoże i idź. Ja wiedziałam, że moim łożem jest samotność, że to jest coś, co jest największym źródłem mojego cierpienia. Mhm. I tak jak powiedział do paralityka wtedy, wstań, weź swoje łoże, to poczułam się wtedy zaproszona. To było właśnie no, 2 lata po moim nawróceniu, tym takim pierwszym. Żebym wzięła tą samotność i poszła, tak? Bo nie powiedział zostań, weź samotność i zostań, tylko idź. Ten paralityk wziął to łoże i poszedł. I poczułam się bardzo mocno wezwana, żeby iść. I być świadectwem też, że samotność może być dobrze przeżywana, że może być radosna. I jakby to też ludzie widzieli. I nie musi być czasem też desperacji, tak? Dokładnie. Bo często się w coś takiego zamienia. Mm-hmm. Jeśli ja o tym ciągle myślę, cały czas myślę i tylko na wszystko patrzę wokół i gdzie on jest, kiedy się w końcu pojawi, a może się nie pojawi. Właśnie, a tworzymy sobie w tym momencie, można powiedzieć, takiego bożka z drugiego człowieka, tak? Bo my szukamy tego całego zaspokojenia w tej drugiej osobie. Mm-hmm. No ale jednak w Twoim życiu znalazła się przestrzeń, tak, dla tej drugiej osoby. Wyszłaś za mąż, za Karola. Jak Ty wiedziałaś, że to jest właśnie ten człowiek, ten jedyny dla Ciebie? Myślę, że też relacje, które miałam wcześniej, nie byłam nigdy w jakimś bardzo długim związku, ale relacje, które miałam wcześniej, też pozwalały mi rozeznawać, po pierwsze, że chcę być w relacji, tak, ale też to, czego szukam, jakby czy to jest właśnie to, jakie cechy charakteru, jakby coś takiego, no jak przy każdej relacji wiedziałam, że czułam w sercu, że to nie to, mhm. że wierzyłam, że jest coś więcej, że żeby się nie godzić na to, co teraz jest, tak, że naprawdę jest coś więcej, czego ja jeszcze nie widzę może teraz. I chociaż to były trudne decyzje, gdzieś tych rozstań, bo to byli zawsze wartościowi mężczyźni, blisko Boga. I tym trudniej chyba podjąć taką decyzję. Oczywiście, że tak. Bo no, żyjemy gdzieś tam w środowiskach, gdzie no, ciężko znaleźć takich mężczyzn z wartościami, którzy jeszcze mają żywą relację z Bogiem. Więc jakby ciężko mi było taką decyzję podejmować, ale zawsze to była decyzja, kiedy czułam się zaproszona przez Boga, że mam coś więcej. Jakby taki pokój zawsze intuicja czułam. Intuicja taka, że to jednak nie to, tak? Że to nie to. I kiedy już spotkałam Karola, to był moment, myślę, że taki chyba najtrudniejszy, kiedy już naprawdę chciałam takiego określenia. Chciałam takiego określenia właśnie, kim ja jestem. Czy właśnie najgorsze, co jakby dla mnie, jakie co istniało, singielka. To bardzo, określenie? Określenie, czy, tak? Określenie. Bardzo, bardzo nie lubiłam tego. Już nawet takie trochę, tak zawsze czułam, że to jest jakieś takie niepoważne. Ja już miałam 27 lat. To jest śmieszne, jak ja sobie o tym myślę. No ale to w tamtym momencie to już był dla mnie taki naprawdę trudny czas, że ja już tyle czekam, naprawdę, że już tyle czekam, że ja już chcę wiedzieć, że Panie Boże, naprawdę, że jeśli mam już iść do tego życia konsekrowanego, to żeby już w to wejść. Albo tu nos. W lewo, albo w prawo już. Albo tego konkretnego mężczyznę mhm. już postawisz. I to, co powiedziałaś o tym, że możemy sobie zrobić z tego drugiego człowieka bożka, jakby ten czas tuż przed już ujawnieniem się, że właśnie
to Karol, no bo to jakby też ciekawe, że Karol... Zwłaszcza, że go znałaś już wcześniej, tak, prawda? Dlatego to jest tak ciekawe. Bardzo ciekawe, dla mnie ciekawe też bardzo, bo ja zawsze myślałam, że to są tak nudne związki osób, które się znają, właśnie, wiesz, jakby tyle lat, że to takie pewnie z rozsądku i tak dalej, więc jakby... Aranżowane. Ale jakby to widzę, że też Bóg chciał tutaj złamać jakieś takie moje stereotypy w mojej głowie, bo ten czas tuż przed jakby ujawnieniem się Karola w moim życiu, to właśnie był taki czas, że była największa walka o to, czy ja drugiego człowieka chcę postawić jako bożka w moim życiu. To, co jakby się pojawiła się jakby osoba, też, która, przez którą Bóg mi pokazał, że on jeszcze cały czas chce się dopiero pojawić na tym pierwszym miejscu, że ja w tej przestrzeni cały czas zostawiam jakby tym pragnieniom spotkania tej drugiej osoby cały czas to pierwsze miejsce, nie? I pamiętam taką modlitwę, kiedy no jakby doświadczyłam takiego zranienia od tej osoby. Jakby gdzieś tam sporo osób mi też mówiło, że nie wchodź w to, że to nie jest osoba dla ciebie. No i oczywiście to się potwierdziło, tak? Ale ja zobaczyłam kondycję swojego serca, że Bóg mnie w tamtym momencie chciał jeszcze mocniej przyciągnąć do siebie. Pamiętam, to były święta wielkanocne, szłam na adorację i po prostu to był Wielki Czwartek, pamiętam, jak Jezus był w ciemnicy, poszłam do tej ciemnicy i przepłakałam całą tą adorację i wyszłam z kościoła i w sercu i w głowie miałam te słowa pieśni: nie spocznę, póki cały nie będziesz mój. Nie spocznę, póki cała nie będziesz moja. Jakby tak mnie ujęło to, że Bóg właśnie wiem o tym, że nie pokazał mi Karola wcześniej, bo potrzebował tylu lat, żeby pokazać mi, że on będzie walczył do końca o moje serce, bo bardzo potrzebuję, ja tego bardzo potrzebuję, aby w małżeństwie, w które wejdę, w relacji, w której będę, aby on był na pierwszym miejscu, że moje małżeństwo się rozpadnie, rodzina będzie nieszczęśliwa, jeśli on do końca nie zawalczy o pierwsze miejsce w moim sercu. I kiedy no, usłyszałam te słowa, to jakby to jest tak żywe. Ja nawet jak teraz o tym myślę, no to właśnie taki jest Bóg, taki jest Jezus. On jest tym, który nas kocha do końca i dozwolił, właśnie dopuścił tą sytuację, abym zobaczyła, jak ja bardzo potrzebuję, aby to on był pierwszy, aby człowiek nie był bożkiem, aby człowiek naprawdę nie stał na pierwszym miejscu. I dopiero kiedy po tych wydarzeniach, takiej ciemności, takiego doświadczenia właśnie swojej słabości i tego, że ja naprawdę chcę Ciebie, Panie, i z Tobą chcę budować moje życie, to dosłownie to był tydzień i raptem się okazało, bo my z Karolem jakby już nasza relacja się stawała coraz bliższa, my się przyjaźniliśmy, coraz więcej czasu spędzaliśmy razem, bo byliśmy w jednej wspólnocie, jakieś tam też wspólne posługi, dzieła, więc to już były nawet takie spotkania, że gdzieś tam Karol mnie odprowadził po jakimś spotkaniu, tu gdzieś, no i zawsze mieliśmy o czym rozmawiać. Na Świętego Józefa się spotkaliśmy, wino wypić nawet, ale rozmawialiśmy o relacjach, które gdzieś tam mamy, ale nie o sobie, więc jakby byliśmy obok, ale to, co zawsze Bóg mi objawiał przez Karola, już nawet wtedy, kiedy Karol widział właśnie tą relację, która się pojawiła w moim życiu, i on mówił, że Marlena, zasługujesz na coś więcej. Już wtedy mi mówił. I kiedy ja tego słuchałam i tak myślałam, wow, jakie Boże spojrzenie na moje życie, że ten mężczyzna, patrząc na mnie, jakby doświadczałam tego, że to jest jakieś spojrzenie Boga. Tak, bo to jakby ja zawsze w Bogu widziałam, że to jest ten, który zawsze widzi we mnie więcej, zawsze wie, że stać mnie na więcej, chociaż inni już może mnie przekreślili, bo widzieli moją hipokryzję gdzieś tam w życiu, jakąś niespójność. To zawsze wiedziałam, że no Bóg jest tym, który jeśli coś otwiera, to otwiera, tak? To On może tylko to zamknąć. I właśnie w Karolu to zobaczyłam, że on tak na mnie patrzył, nawet jeszcze zanim zaczęliśmy być razem. Więc jakby później właśnie nastąpił taki czas, że ta relacja się zintensyfikowała i to był, myślę, powiem, że to jest jakby chwila, moment, że raptem popatrzyłam na niego inaczej. I on miał to samo doświadczenie, że popatrzył na mnie
jak na osobę, która, z którą może budować jakby relacje, myśleć o małżeństwie, że mamy tyle wspólnego i to jakby nam klapki spadły z oczu. To było niesamowite, bo to było prawdziwe zakochanie. I to, co mówiłam o tym stereotypie, że ludzie, którzy się znają tyle lat, to już na pewno 27 lat wybiło, już taka racjonalna decyzja, nie? Czas najwyższy. Czas najwyższy. A właśnie nie. Bóg mi pokazał, że naprawdę jakby obudził moje serce, jakby włożył tak wiele tych emocji, takiego zachwytu. I po tych spotkaniach ja wracałam do domu i to, co robiłam w tych pierwszych dniach, takie wiesz, motyle w brzuchu, a ja wracam do domu i uwielbiam Boga i dziękuję Mu. Więc to mi też pokazywało, że jestem we właściwym miejscu. Że skoro ja w tym wszystkim nie odwracam się od Niego, ale przychodzę i Mu dziękuję, to znaczy, że wszystko jest na swoim miejscu, że On jest ciągle pierwszy. I to Jemu zawdzięczam to, że mam takiego człowieka obok siebie. Doświadczyłaś właśnie takich zranień w relacji z drugim człowiekiem. I ja miałam bardzo podobną sytuację właśnie, gdzie Pan Bóg na modlitwie, ja tak modliłam się dość, miałam taką modlitwę dość stanowczą, trochę krzyku do Pana Boga o własną sytuację życiową i właśnie wtedy usłyszałam na adoracji takie słowa, że te cierpienia są dla Ciebie wielką łaską. I ja wtedy właśnie w tych słowach odnalazłam taki głębszy sens w tych wydarzeniach, które zadziały się w moim życiu. I mam wrażenie właśnie, że Pan Bóg jest takim naszym dobrym, ale surowym ojcem. I nawiązując do tego, jak Ty wychowujesz swoje dzieci, czy też jesteś taką dobrą, surową mamą? Ja myślę, że gdzieś ci, którzy nas kochają, często nie pozwalają nam na różne rzeczy, tak jak czasami rodzice zabraniali nam różnych rzeczy, bo widzieli ten szerszy kontekst, jakieś konsekwencje różnych wydarzeń. Tak teraz ja tego doświadczam w relacji z moim synkiem. On nie potrafi jeszcze przewidzieć, że jak wejdzie na tą kanapę, to może zaraz uderzyć głową, bardzo mocno się pobić, spaść z wysokości, a lubi to robić, tak? Wchodzić tam, gdzie nie trzeba. I jakby ja jestem tą, która ma tą większą mądrość i jakby chcę zapobiec temu, dlatego mu tego zabraniam, aby nie stała mu się krzywda. On tego może teraz nie rozumie, bo tylko widzi, że mama nie, tak, mama powiedziała nie, ale kiedyś sam to zrozumie, jak będzie miał swoje dzieci, kiedy będzie sam też widział różne zagrożenia i to doceni. Tak, więc jakby myślę, że tak samo jest w relacji z Bogiem. Tak jak wielokrotnie ja w swoim życiu, tak jak była ta relacja, o której mówiłam, gdzie właśnie doświadczyłam cierpienia, jakiegoś takiego zranienia. Jakby Bóg nie dopuścił, abym weszła w tą relację, że jakby tak się zakończyła. No, bo wiedział, co jest dla mnie lepsze. Wiedział, że za rogiem jest już Karol, tak? Jest ten, na którego czekam. Ten, który jest mi przygotowany, tak? Wiem, że mamy wolną wolę i gdzieś jakby w tym wszystkim my dokonujemy wyborów i Bóg nam zawsze będzie błogosławił, ale z Nim możemy dokonywać lepszych wyborów. I ja w tamtym momencie nie rozumiałam. Było we mnie dużo jakiegoś takiego niezrozumienia, że dlaczego, po co. Ale to też była taka szansa, aby uczyć się przebaczać, aby właśnie też zobaczyć, że drugi człowiek nie może być bożkiem, więc to cierpienie stało się źródłem jakiejś takiej formacji mojego serca, więc Bóg, jakby dla mnie to zawsze jest dobry, kochający, ale to, że wymagający, to nie zaprzecza temu, że jest kochający. Bo jeśli On chce naprawdę, abym była kobietą, taką silną kobietą, która jest światłem dla tego świata, niesie Jego innym, no to ja potrzebuję formacji, muszę mieć jakby miejsce zaprawiania się w tym boju, jakieś takie moje małe zwycięstwa, aby też zwyciężać w jakimś szerszym kontekście. Bo jakby to się zaczyna od takich małych rzeczy, kiedy, nie wiem, zwyciężam
i odłożę telefon, aby się pomodlić. Zwyciężam, aby gdzieś tam zamknąć buzię, kiedy się ciśnie coś złego na drugiego człowieka. I to są te zwycięstwa, które później przekładają się na taką siłę w obliczu większych rzeczy. No sam Jezus powiedział, że kto będzie wierny małym rzeczom, postawię go przed tymi większymi, tak? Więc temu powierzę też te większe. Więc jakby no gdzieś myślę, że Bóg chce to naprawdę czynić. On chce nas formować. Nie chce, żebyśmy były jakimiś takimi sierotami, nieświadomymi, naiwnymi, nieroztropnymi. Bo może tak czasami się postrzega kobiety wierzące. On naprawdę chce, żebyśmy no nie były naiwne, ale roztropne, żebyśmy no były nieskazitelne jak gołębie, ale przebiegłe jak węże, tak, że gdzieś tam, że potrafimy sobie radzić, tak, on chce nas naprawdę uzdalniać, wyposażać we wszystko, co jest nam potrzebne. Ja myślę, że my sobie nawet tego nie uświadamiamy, jaką my mamy rolę w tym społeczeństwie, jakie my mamy oddziaływanie na mężczyzn, na tych, których Bóg nam stawia, kiedy my naprawdę możemy podnosić poprzeczkę, kiedy my później stajemy się, właśnie jesteśmy żonami, później stajemy się mamami, czy tam wobec kolegów w pracy, kiedy nie godzimy się, żeby ktoś przeklinał wobec nas. No ja tego bardzo często doświadczałam, kiedy ludzie mnie przepraszali, że przeklnęli przy mnie, albo o, że się zatrzymywali. No przywarlenienie, nie wypada. Ale ja się bardzo z tego cieszyłam. No tak. Ja wcale nie mówiłam, a dobra, tam. Jest to też oznaka szacunku. Oznaka szacunku i gdzieś no, naprawdę cieszyłam się z tego, że gdzieś swoją osobą mogę podnosić poprzeczkę rozmowy. Że przecinkiem nie są jakieś słowa, ale naprawdę no jakaś ta rozmowa jest bardziej kulturalna. Jest szansa w ogóle, no żeby, no nie wiem, wobec przekleństw to też jakby ciężko się rozmawia. No właśnie, ty jesteś, jawiłaś mi się zawsze jako taka ciepła, miła osoba, a jak ty sobie radzisz z takimi trudnymi emocjami? Czy masz takie w ogóle? No mam. Mam Lena. Mam trudne emocje. Mąż może w komentarzu gdzieś tam powiedzieć, że doświadcza na sobie. Oj, przepraszam. Jak ja sobie radzę? Na pewno badam te emocje. Często te emocje, które się we mnie rodzą, nauczyłam się tego, że one z czegoś wynikają. I że to nie jest tak, że to raptem się pojawia. Ostatnio była taka sytuacja, mąż ze mnie zażartował, ale w takiej przestrzeni, która jest akurat moją słabością. I chociaż ja uważam, że ja mam dystans do siebie i lubię się śmiać, jak tutaj Asia też zawsze potrafi ze mnie zażartować i dla mnie to jest super i ja to lubię, ale akurat no kto jak kto, no ale mój mąż to zna moje słabości bardzo dobrze, no i jakby no żartując jakby z tego, gdzieś no dotknął czuły punkt, akurat no gdzieś był taki trudniejszy dzień, brakowało mi może jakiejś takiej cierpliwości, wywiązała się jakby taka między nami trudniejsza rozmowa. Więc jakby no widzę, że ja muszę jakby sama badać moje serce i ja później siebie pytam, dlaczego mnie to tak zabolało w tym momencie? Co było nie tak? I ja popatrzyłam, że tak, że rzeczywiście robiłam dużo rzeczy tego dnia, starałam się, a gdzieś usłyszałam jakby taki żart właśnie w tej przestrzeni, w której ja dzisiaj tak duży wysiłek włożyłam. I dopiero tak jakby była refleksja później, no ale oczywiście, no bo to było przy naszym synku, no my od razu się pogodziliśmy tam jakby, że przepraszamy, że to było bez sensu, bo jakby to jest jakby taki problem, myślę, że często dzieci widzą sprzeczki rodziców, ale nie widzą, jak się rodzice godzą. Więc jakby cieszę się, że no akurat tym razem to Karol wyszedł i tak jakby też pogodziliśmy się na oczach Stasia i gdzieś, ale później była ta refleksja. Dlaczego taka była we mnie reakcja? Dlaczego była ta złość? Skąd to się wzięło? I jakby myślę, że to jest ważne, badanie swoich emocji, bo to jest jaki nasz taki znak ostrzegawczy, takie znaki, czego my potrzebujemy, bo często, kiedy ja jestem zmęczona, czegoś mi, kiedy moje podstawowe potrzeby nie są zaspokojone, to widzę, że pojawiają się te trudne emocje. Więc jakby, że na przykład miałam trudny dzień
to zwłaszcza na urlopie macierzyńskim, jak były takie trudniejsze dni, kiedy byłam cały dzień ze Stasiem, pamiętam, jak Karol wracał z pracy i ja mówię: Karol, ja muszę iść na adorację. Muszę iść pobyć po prostu tylko z Bogiem. No bo po prostu było we mnie tak wiele trudnych emocji, bo wiedziałam, że jak ja wrócę, bym była cały czas w domu w tym momencie, to naprawdę ciężko by mi było zachować cierpliwość względem synka. Tak, więc jakby po prostu emocje to jest dla mnie... Ja zawsze teraz uczę się badać je po prostu. Nie ignorować, ich zakopywać, ale czytać je. Co dzisiaj te emocje chciały mi pokazać? O co poszło? Że jakby o co wołało moje ciało, moja psychika, mój duch. No i właśnie do tego też potrzebna jest cisza, tak? Że musimy też w natłoku tych wszystkich obowiązków szukać takiej przestrzeni, gdzie możemy być same ze sobą, gdzie możemy być z Bogiem. I właśnie też miałam taki czas, gdy byłam we Francji, gdzie pierwsze pół roku mieszkałam w takim budynku dla medyków, bo jestem fizjoterapeutą z wykształcenia i to było takie środowisko Francuzów, Hiszpanów, Portugalczyków. I to są ludzie, którzy mogą siedzieć ciągle w kupie. I ja po tym pół roku siedzenia ciągle z nimi przez całe dnie od rana do wieczora, ja czułam taką ogromną frustrację, taki niepokój, smutek. I to właśnie po jakimś czasie uświadomiłam sobie, że każdy z nas potrzebuje takiej ciszy, przestrzeni dla siebie, bo inaczej zatracamy się w tym świecie, właśnie już nasze emocje nie wytrzymują, więc fajnie, że właśnie, że Ty jesteś tego świadoma i że Ty szukasz takiej przestrzeni także dla siebie i w szczególności znajdujesz tą przestrzeń na relacje z Panem Bogiem. I myślę, że to jest takie fajne zakończenie naszej rozmowy. Marena, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Jestem pewna, że przyniesie wiele dobra wszystkim osobom słuchającym. To ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że mogłam tu być i wrócić do tych momentów, bo naprawdę to był taki czas przed tą konferencją, kiedy mogłam wrócić do tych momentów i zachwycić się na nowo, jak wielki jest Bóg, jak wielkie rzeczy działa w moim życiu. I naprawdę jestem szczęśliwą osobą i naprawdę chcę się tym dzielić. Ale to widać. Chcę się tym dzielić, kto jest źródłem tego szczęścia. I wiem, że gdybym tu siedziała jako osoba samotna, też bym była szczęśliwa. Wiem o tym, jestem o tym przekonana, bo on jest niewyczerpanym źródłem szczęścia i wierzę, że każdy, kto tego słucha, będzie mógł też tego doświadczyć. No właśnie, czyli szczęście możemy znaleźć niezależnie od naszego stanu, w którym się znajdujemy. Jeśli znalazłaś w tym odcinku treści dla siebie, daj znać w komentarzu.